brama, którą jechało się na sady. To wszystko były sady tutaj, teraz są pola, bo wiecie, trzeba było wymienić wszystkie drzewa, nie było nowego właściciela, a stary właściciel nie dał rady, więc widzicie, leżą, zostały wykarczowane i teraz rośnie kukurydza na tych polach, ale kiedyś, może za 10 lat, znów będą jabłka rosły, nie wiadomo co będzie. Czyli tędy pojedziemy na pole i pokażę wam takie budynki pośrednie, w których trzymano nawozy tam. Różne takie tematy. Zdziwiły mnie bardzo okna w biurowcu tym, że panie nie mogły patrzeć sobie przez okno. Tylko wpadało im światło na biurka i to wszystko. Tak to wygląda. I tam jest ta główna brama z drogi DK22, co wjechaliśmy. Jeżeli byście chcieli więcej wiedzieć o tym zakładzie, to te drzewa iglaste, co tu rosną, wiedzą wszystko, co tu się działo. Czyli tutaj mogliśmy wejść i kupić jabłka. Tutaj byliśmy na górze. Jedziemy teraz na pole. Pokażę wam pośrednie budynki i przejdziemy w następny film koszenie kukurydzy na ziarno. No i bardzo chciałbym w drugiej części wejść do tej wagi, bo chcę wam pokazać, jak kiedyś ważono w GS-ach za komuny zboże. Tam stoi już kombajn do ścinek. Chłopaki go przygotowują i nagram wam odcinek, jak on rąbie wszystko, co jest. Jedziemy teraz na pola, gdzie były sady i pokażę wam te pośrednie budynki na nawozy. Pola, na których rosły jabłka i gruszki, śliwki, a teraz rośnie kukurydza. Tu trzeba się zatrzymać, jest stop, bo inaczej zabiorą mi prawo jazdy. Zakład sadowniczy Drzymałowo. Nie wiem, czy Vito pokona te błoto, bo mam napęd na tylną oś. Jakby co, zadzwonię do Krzyśka, niech mnie wyciągnie. Czy tu, gdzie jest ścięta kukurydza, wszędzie były. To mnie interesuje. Tutaj się podjeżdżało i co, wodę się nalewało? Po co? Płyty betonowe są. Ten dewastator będzie to wszystko jadł. W szoku jestem, że on to wszystko połknie, ten zielony diament. Tu jest jezioro. Nie powiem wam, co to są te zawory tutaj. Byście musieli mi pomóc. Wiecie co? Pójdziemy teraz do tych budynków na dole, bo nie wiem, co to jest. Chłopaki będą jechać i zablokowaliśmy im drogę, ale zobaczcie, tak wyglądała droga na sady, płyty betonowe. Powiedzcie mi, co to jest. Tędy transportowana była woda. To są chyba zawory wodne. Raczej tak. Czyli woda na... Wszędzie tutaj, gdzie widzicie skoszoną kukurydzę, były sady, jabłka.
Interesuje mnie tutaj ten budynek nad wodą. Co tutaj było? Pracownicy mogli sobie tutaj przyjechać na ryby. Ponoć tutaj było dużo szczupaków. Tylko tyle, że nieupoważniony wstęp zbroniony. Na pewno łódkę trzymano tutaj i różne takie tematy. O, i mamy śluzę. Śluza, którą napuszczano wodę. O, już wiem, co to jest. Ten budynek. Ten budynek to jest po prostu przepompownia. Tam są w środku pompy, które pompowały wodę z jeziora, którą używano do zakładu. Możliwe, że też nawadniano. Ktoś drzewo kradnie. Czyli tutaj mamy pompy w środku. W drugiej części wam postaram się pokazać to. Ciekawe, czy one jeszcze są w środku. Takie, wiecie, stare, zardzewiałe. Jedziemy teraz do budynków. Tych tam na polach. Na sadach. O, tam mamy działko do podlewania. Czyli nawadniano też. Czyli tutaj mamy przepompownię i pompę z jeziora brano wodę. Są dwa jeziora połączone. Łabędzie widać są. Tym słupem na pewno przekazywano prąd do tych budynków, do których jedziemy. Pełna moc, bo inaczej nie podjadę. Zobaczcie, setki lat temu tutaj była jakaś farma. Nie za Piasta, jak to było polskie, tylko za Niemce później. A później po Niemcu znowu było to polskie. Czyli pamiętajcie, 1000 lat temu te tereny należały do Polski. Jakiś przełącznik prądu. Należały do Polski. Później mieliśmy te wszystkie setki lat. Później były znowu te różne zabory. Pruskie, austriackie. Tu mamy wielkie jezioro, zobaczcie. One dawały wodę dla tych wszystkich drzew. I tutaj mamy budynki te pośrednie na nawozy. Próbuję tu wejść. Obiekt chroniony. No raczej tutaj nie wejdziemy chyba, bo jest closed. Tak mi się wydaje. Ale tutaj trzymano na pewno wszystkie różne nawozy. Udało nam się. Jesteśmy uratowani. Dostałem klucz od pana stróża i możemy tu wejść. Dobra, wy tego nie czujecie, ale ja czuję środki ochrony roślin tutaj. Że tutaj były nawozy, środki ochrony. O kurczę, kabina od Mazura, maska od Mazura. Czy co to jest? Nie, od jakiegoś agregatu. No budynek ten jest pusty tutaj, nie ma tutaj nic. Stoją puste. Ale czuję nawozy i środki ochrony roślin, czyli tu przechowywano wszystkie tematy tego typu. I pokażę wam całą tą powierzchnię, ile było tutaj jabłek, na których ja, jak chodziłem do technikum, zbierałem jabłka. Fajne czasy. Jak zbieraliśmy tutaj jabłka w technikum, to każdy mógł sobie wziąć do domu i ile chciał jabłek, całą torbę. Tutaj też magazyny na pewno na środki ochrony roślin, różne tam palety były. No czuję zapach
nawozów sztucznych. Bardzo duży. Są takie boksy nawet, gdzie trzymano różne rodzaje nawozów. Nie wiem, czy widzicie. Spróbuję to jeszcze w komputerze rozjaśnić. Czuję po prostu nawozy. Tutaj też magazynek na środki ochrony roślin chyba. Zobaczcie, takie boksy. Tutaj. I to była na przykład trochę saletry. To było trochę mocznika. Tu polifoska. Tu magnez. Nie wiem, czy widać dobrze. Ale building. Pokażę wam teraz z drona wielkość tego obiektu, tych pól. Teraz pojedziemy tą drogą na pole. Wzniesiemy się dronem i pokażę wam wielkość tego całego kombinatu, jak to się nazywało. Dwa jeziora tam mamy. Tam też coś było, że wjeżdżał tutaj chyba. Musiał przejechać i ta pani wydawała pieczątkę, ile wyjechało skrzyń. Chyba tak. Ten podest do czego służy, nie wiem. Idziemy w pole, czyli w sady. Czyli tędy jak się wjeżdżało, pamiętam, było pełno drzew po prawej, po lewej stronie. To był po prostu labirynt. Zobaczcie, jak droga prowadzi daleko. To potężna droga jest. A ten dewastator będzie to zaraz wszystko jadł. Postaram nagrać wam film o tym. Nie mogę zahaczyć tutaj mostem jakiś kamień, bo poleci mi olej z dyferencjału i będzie koniec jazdy. Pojedziemy aż tam na sam koniec. Tu cały czas były drzewa. Tam mamy drogę DK22, co te ciężarówki dwie jadą. I tam mamy Jonathany. Cały czas jedziemy. Stanę tutaj na skrzyżowaniu. Ze skrzyżowania wszystko nagram. Jesteśmy dopiero, pamiętajcie, na skrzyżowaniu. Aż do tamtego lasu, prawie do lasu, były sady. Ten rzepak, co tutaj jest, to wszystko były sady. Odpalamy drona.